Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie. Dawno chyba nie widzieliście tej gry, co nie? Nagrałem ją tylko raz. Wielu pewnie z was nie oglądało tego odcinka. Witam was w grze World of Tanks, a dzisiaj pokazuję wam przygody Panzera B2, czyli jednego z mojego ulubionych czołgów. Chcę wam pokazać moją bitwę, którą tutaj nie rozegrałem bodajże 2 dni temu. I postanowiłem zrobić taką serię przygody Panzera B2. Wiem, że to takie trochę dziwne, ale w niej będę pokazane najlepsze bitwy właśnie tym pojazdem. A uwierzcie mi, naprawdę piękne bitwy można nim robić. Jeśli mam powiedzieć o tym pojeździe, dostałem go wraz z zakupieniem gry karciami World of Tanks Rush i od tamtego czasu bardzo dobrze mi się gra. Mam go już z 1,5 roku co najmniej. Na początku nie byłem zbyt przekonany co do niego, ale ostatecznie moje zdanie jest takie, że on jest bardzo dobrym pojazdem. Jedyne jego dwie wady to, jakby to tak powiedzieć, słaba trochę prędkość, chociaż jak na ciężki pojazd to jest i tak dobrze, ponieważ około 29 na godzinę maksymalnie się rozpędza. I drugim mankamentem jego jest jego przebijalność. Przebijalność jego jest dosyć tragiczna, 51 na zwykłych pociskach. To nie daje zbyt dobrego wyniku. Dlatego trzeba strzelać ze złoty. Jak widzicie, ma załadowane 48 złotych pocisku. Czołg ten jest losowany tylko na poziomie 4, więc jest o tyle dobrze. Ale nie przebije zwykłym pociskiem z przodu, taki nazwy jak DW2, Hetzer, AMX-40, Matylda, Wallen Tankwinka. No i właśnie tutaj za chwilę zobaczycie. Wybrałem sobie na linii Mannerheima i zrobiłem fajny wynik, dlatego chciałbym wam to pokazać. Jak widzicie, tutaj jest moja pierwsza ofiara, już strzelałem trochę. Jak widzicie, załadowałem Golda, bo właśnie wyjechał Wallen Tankwinka. No i bez problemu się go przebija. Zobaczcie, co się dzieje za moimi plecami. Nadjeżdża M8A1. I on jest dużym dla mnie przeciwnikiem w takich grach. I zobaczcie. Już myślałem, że tutaj zginę. Ponieważ on nie zajechał od tyłu, nie mogłem go przebić. Ale całe szczęście... On też nie mógł przebić. No a tutaj już trójki. No powiem wam, że trójki z pancerzem tego pojazdu nie mają szans. Proszę bardzo, tylko 91 polski czołg 10 TP. No nie mają szans, co mogę więcej powiedzieć. Proszę bardzo. Wyjeżdżałem mięso armatnie. Ja już załadowałem sobie zwykłe pociski, ponieważ nie będę używał złotych pocisków na tak łatwo do przebicia czołgi. Proszę bardzo, jeszcze cicha tutaj przyjechał. PZ2G. Średni się. 10% zrobiły, ale się nie udaje. Cisza jest skazany na zagładę. Zobaczcie, jak ta... Może nie aż tak wolna, ale zabójcza maszyna ciągnie do przodu. Zobaczcie. Już 5 zniszczonych. Wynik rewelacyjny 8 do 2. No i kolejny do kolekcji. Właśnie teraz. No powiem wam, że ten pojazd jest naprawdę unikatowy, ale bardzo fajny. Aha, jakbyście chcieli zdobyć tę grę karcianą, to chyba można zakupić w każdym jakimś tam MP,
Empiku, czy jakichś tam innych tych takich miejscach. Jest też druga część gry, World of Tanks Rush, gdzie jest w bonusie artyleria LF-18B2, też bardzo fajna, polecam. Chociaż nie dla tych, którzy lubią takich artylerii bez spleszy, ponieważ ona, może powiedzieć, że ona w ogóle nie ma splesza. Nie ma, że tam ten trafisz obok któregoś czołgu i nie zabiera mu ten damage'a. No i proszę bardzo, kolejny do kolekcji. 10 do 3, 7 zniszczonych. No i teraz powoli jadę w stronę linii A i linii B, gdzie chowałem się jeszcze 4 pojazdy. W ogóle dosyć długo nie grałem czołgi. Zauważyłem, że teraz, nie wiem czy to tylko na mniejszych poziomach, bo na dłuższym nie paszałem, ale zauważyłem, że teraz zamiast 15 wrogów jest ich 13. Tak samo u nas w teamie jest 13 pojazdów. Nie wiem czemu tak jest, ale szczerze mi to jakoś tam strasznie przeszkadza. No. Kolejny. AZB2 jest bardzo fajną maszyną do zabijania. Fajny niemiecki czołg. No i sobie tu zabrali, nie? Ale Kecho wybrał zły dzień na strzelanie. Proszę bardzo. Faktem zostałem z 30 HP. Ale tu się już nic nie zmieni. Proszę bardzo. Zostały jeszcze 2 pojazdy. No już jeden został. Typę 91, który na pewno miałby ze mną szans w walce 1 na 1. No faktem zaskoczyłem go trochę. I jest już mój. Nie zdąży dojechać. I proszę bardzo. 9 zniszczonych, 14 do 5, zwycięstwo, jeszcze napis GG. No, to by było na tyle. Pokażę wam jeszcze chyba... Tak, pokażę wam jeszcze screeny końcowe, jak to wyglądało. No, a więc to by było na tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Hej.